Przymierzam się do zakładania zamka w takim siłowniku. Siłownik 50-28H1 40L 350, czyli 50 średnica cylindra, 28 tłoczysko, 40, nie, 140 to jest chyba skok i 350 to jest w położeniu chyba złożonym, no, chyba tak, albo rozłożonym, no, mniejsza z tym. Zakładam sobie zamek hydrauliczny, ponieważ troszkę ten siłownik zmienia mi położenie i po konsultacji tam ze sklepem Agricol, czyli sklep dla rolnika, dali mi tylko tyle rzeczy, chociaż na zdjęciu była jakaś taka rurka. Mi się wydawało, że na tej rurce można by było regulować sobie długość, ale po przymierzeniu tutaj tych komponentów, to mi przysłali, a to miałem już przy siłowniku. Dali mi tylko tyle, czyli kolanka i inne takie wypersmity. Zaraz tu będę przymierzał i zobaczę, jak to wyjdzie. Dobra, tak wygląda złożony już zamek na tym siłowniku. Troszkę to trwało, ponieważ przyszedł mi ten zamek porozłączany, a na stronie troszkę to inaczej wygląda, ponieważ no, do dłuższych siłowników tutaj w tym miejscu idzie oczko z taką rurką i tutaj jest, no inaczej się to po prostu składa. Ale zadzwoniłem do sklepu i pan tu objaśnił mi, że trzeba po prostu składać na granicy tutaj tych luzów, czyli troszeczkę podginamy do góry, opadam nam to, skręcamy i tak. Tutaj mamy to kolanko z gwintem i przeciwnakrętką, to na piłce wkręcamy, później do zamka przykręcamy sobie nypelek, zamek. Po drugiej stronie mamy odwrotnie, czyli tutaj musimy sobie zredukować z 3 ósmych na 18, z 18 na 3 ósme i 3 ósme na 16, dałem sobie tak w bok, tak to będzie wyglądać. W dłuższych siłownikach, tak jak mówiłem, tutaj jest rurka i ten zamek jest bliżej. Nie dałem tego tak do góry, ponieważ chcę mieć po prostu przewody w tą stronę, żeby nie wystawały do przodu, nie? Zaraz spróbuję to zamontować. Poskręcałem sobie, jeszcze patrzę, czy nigdzie nie jest tak bardzo powyginane, ale starałem się tak to skręcić, żeby nic tutaj nie uszkodzić. Dlatego też dzwoniłem do sklepu, ponieważ no, nie chciałem się troszkę wierzyć, że w taki bandycki sposób trzeba to złożyć. No i zobaczymy, jak będzie pracować z zamkiem. Siłownik oddzielnie kupiłem, a zamek z tymi komponentami 106 zł kosztował.